Moim zadaniem jest podkreślanie, jak te procedury, jak ocenianie kształtujące jest dla mnie ważne, także na każdej radzie pedagogicznej doceniam, mówię, co zaistniało, jakie lekcje zostały przeprowadzone, na jakim etapie jest laboratorium. Także ta uwaga dyrektora jest bardzo ważna i udzielam też głosu liderkom laboratorium, które potrafią zachęcić, zmotywować innych, aby się zająć. Powiem tak, w mojej szkole nie wypada już nic nie wiedzieć na temat być oportunistą, ponieważ zdecydowana większość nauczycieli jest za, więc to wstyd byłoby powiedzieć, że ocenianie kształtujące nie wnosi nic nowego, że moja wiedza jest niewystarczająca, a wręcz ostatnio usłyszałam od koleżanki, no żeby nawet być przeciw, to ja muszę zobaczyć, na czym polega ta analiza prac uczniów, bo wstyd przecież jest, jeżeli młodzi zaczynają wyprzedzać tych nauczycieli z większym doświadczeniem. To, gdzie jesteśmy obecnie w tej chwili, zawdzięczam ocenianie kształtującemu.